Jak połączyć pasję do jazdy na rowerze z chęcią zdobycia wiedzy o Poznaniu? Na to pytanie odpowiedź znaleźli uczestnicy, czyli krajoznawczego rajdu po Poznaniu. Na placu kolegiackim zebrało się dziś kilkuset pasjonatów dwóch kółek. Pierwszą edycję mieliśmy mniej osób, drugą edycję już mamy 300 rowerzystów, bo to jest rajd dla każdego. Uczestnicy od 16 do najstarsza pani ma 77 lat. Trasa rajdu liczyła 25 kilometrów. Nie zabrakło na niej przystanków na zwiedzanie. Zaplanowanych jest 10 przystanków, na których albo będą czekać, albo jadą z nami przewodnicy z koła przewodników PTTK i oni będą opowiadać o tych miejscach, które będziemy odwiedzać po drodze. A były to m.in. Dzieciniec pod Słońcem i Łazienki Rzeczne, Fort 9A, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie czy szachty. Nie zabrakło też paru słów o placu kolegiackim. A cóż to jest kolegiata? Kolegiata to jest kościół katolicki, który nie jest katedrą, ale przy tym kościele znajduje się zgromadzenie duchownych, kanoników, którzy mają prawo wyboru biskupa. Tak liczna frekwencja, zdaniem organizatorów i uczestników, potwierdza, że Poznań może pretendować do miana rowerowej stolicy Polski. O, jest gdzieś, jest bardzo dużo ścieżek rowerowych, no... Można poszaleć sobie, pojeździć, rano wyjechać i późnym wieczorem wrócić i fajnie się bawić. Myślę, że się poprawiło w Poznaniu, ale pod Poznaniem są fajne trasy. Ogólnie uważam, że się zmieniło bardzo dużo, bo kiedyś tych ścieżek było o wiele mniej, teraz można się bezpiecznie trochę poruszać w Poznaniu. No i kultura rowerzystów, jak i tak samo samochód, no bywa różnie, jak to wiadomo, no nie? Ale ogólnie dla mnie jest lepiej, no nie? Niż było kiedyś. Poznań to jest jedno z największych miast, które... jakby opiera się na rowerach. Bez roweru miasto to nie Poznań. Organizatorzy zapowiedzieli, że w przyszłym roku z pewnością powtórzą imprezę, ale tym razem odwiedzą inne zakamarki Poznania. Damian Wełna, Puls Dnia.